Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zacznę od takiej historii, a właściwie może zacznę od przedstawienia jej bohaterów. Jest ich trzech. Jeden bezimienny, od razu zostawmy go na boku. Drugi to przedwojenny pięściarz, mistrz Polski w boksie, Tadeusz Pietrzykowski, który po wojnie osiadł, założył rodzinę w Bielsku Białej i tam dokończył swojego życia. Dla tych, którzy trochę interesują się sportem, ważne takie jest zaznaczenie, że to był Tadeusz Pietrzykowski, jeszcze przedwojenny pięściarz, bo w Bielsku Białej też mieszkał i zmarł kilka lat temu. Zbigniew Pietrzykowski, taki co na olimpiadzie w 1960 roku, 60 lat temu, potykał się z Mohamedem Alim. Tadeusz Pietrzykowski. Druga postać tej opowieści to święty Maksymilian Maria Kolbe. Chyba słyszeliśmy o nim wszyscy. Franciszkanin, założyciel Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanowa, przedwojenny wydawca Rycerza Niepokalanej, małego dziennika, wielu czasopism okolicznościowych, czasowych jakichś pism, kalendarzy, kartek i tak dalej. Spotkali się w bodaj najbardziej dramatycznym miejscu na ziemi, to znaczy w Auschwitz. 79 lat temu i parę tygodni jeszcze by trzeba było dorzucić. Ten Tadeusz Pietrzykowski przeżył Auschwitz dlatego, że walczył. Stoczył ponad 40 walk tam w obozie pięściarskich, w których stawką było życie. Jeżeli by przegrał, to zginąłby. Jeżeli wygrał, to dostawał kilka bochenków chleba i nawet czasami jakieś pęto kiełbasy. I ponad 40 takich walk zwycięskich, wygranych, pozwoliło mu przeżyć gehennę obozu. Ojciec Maksymilian, no właśnie mamy 79 lat od chwili, kiedy konał w bunkrze grodowym w podziemiach bloku 11, bloku śmierci. Za chwilkę, 14 sierpnia, będzie rocznica jego śmierci męczeńskiej. Co ich łączy? Oni się tam spotkali w tym obozie. Poznali się. I ojciec Kolbe był wśród tych więźniów, których Pietrzykowski, zdarzało się, obdarowywał tym wygranym chlebem. On, kiedy stoczył kolejną walkę, przynosił te czasem kilka, dwa, trzy bochenki chleba do baraku, tam gdzie mieszkała ta jego grupa, jeden jego oddział więźniów. Było to wszystko pieczołowicie dzielone, sprawiedliwie rozdzielane między kolegów. Ojciec Kolbe też tam zawsze kawałek dostał, bo był wśród tych kolegów Pietrzykowskiego, obozowych. Pewnego razu ktoś doniósł Pietrzykowskiemu, że ten kawałek chleba, który wczoraj dał Kolbemu, ktoś mu ukradł. Ukraść kawałek chleba w obozie to była najcięższa zbrodnia, bardzo często karana samosądem, na który Niemcy, strażnicy przymykali okno. Więc ktoś Pietrzykowskiemu doniósł, ten kawałek chleba, który wczoraj dałeś ojcu Kolbemu, ktoś mu ukradł. Kto? No, pokazali mu złodzieja. Pietrzykowski podszedł do niego i zaczął mu wymierzać sprawiedliwość. No, tylko możemy się domyślić jak, skoro był pięściarzem. Zaczął go po prostu lać, okładać pięścią. Tamten by pewnie nie przeżył, gdyby nagle jak z podziemi nie wyrósł ojciec Kolbe, który stanął w obronie złodzieja. Nie bij go. To jest brat. To jest człowiek. Nie bij. Jak to? Przecież on ci ukradł chleb. To co? Pietrzykowski dał się obłaskawić. Na pociechę gdzieś tam z zanadrza wyjął kolejny kawałek chleba i jako rekompensatę dał ojcu Kolbemu. A ojciec Kolbe na oczach Pietrzykowskiego, jeszcze kilku tam tych kolegów w tym baraku w obozie, tę marną kromkę chleba przełamał na pół i dał złodziejowi. On też jest głodny, powiedział zdziwionemu Pietrzykowskiemu, tłumacząc swój postępek. Leszku, ja opowiadam tę opowieść nam wszystkim, dlatego że myślę, że ona jest takim jakby współcześnieniem tej Ewangelii dzisiejszej,
która dochodzi do wniosku w bardzo dramatycznych okolicznościach. To już nie chodzi tylko o ograniczenie wolności, ale Auschwitz to przestrzeń głodu. To, jak wspominają więźniowie, którzy przeżyli, tak jak Pietrzykowski, największa zmora. Wydaje się, że głód jest tym, co decyduje nawet o zachowaniu, o człowieczeństwie człowieka. Dzisiejsza Ewangelia też o tym mówi. Ja myślę, że to trochę jest tak, że kiedy ci uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, odpraw ich, niech kupią sobie coś do jedzenia, to jest troska nie tylko o pełne żołądki, ale w ogóle o zachowanie godności, o jakieś poczucie człowieczeństwa i jednocześnie próba prowokacji Jezusa, żeby on się zachował jak Bóg. No przecież śpiewaliśmy przed chwilką, otwierasz rękę, karmisz nas dosyta, niech się to stanie. Pewien kaznodzieja średniowieczny, nie pamiętam już, być może, że Bernardyn ze Sieny, franciszkanin, powiadał, że są trzy bicze, którymi opatrzność chłoszcze człowieka. Wojna, zaraza i głód. Jeden z tych biczów wymienia ów kaznodzieja. Ten, który jest obiektem, przedmiotem naszych refleksji dzisiejszych. Głód. Ale zanim ten bicz, czy to nieszczęście, tą zgryzotę ludzkości naświetlimy trochę głębiej, to ja się przyznam, że dzisiejsza Ewangelia, ta, która opowiada o cudownym pomnożeniu chleba, cudownym namnożeniu chleba, rozmnożeniu, ona budziła i budzi mój sprzeciw, jakiś moralny opór. Bo tak sobie myślę, Chrystus w sytuacji, o której również wspomina dzisiejsza Ewangelia, okazuje się, że Jan Chrzciciel, którego Jezus bardzo cenił, został w swoim życiu zagrożony. I teraz Jezus jest, jak przypuszczać należy, tym faktem nieco przerażony. I teraz on, przerażony Jezus, szuka sposobu, żeby po swojej stronie zgromadzić jak najwięcej zwolenników, którzy by go wobec takiego zagrożenia, jakie dotknęło świętego Jana Chrzciciela, żeby ci zwolennicy go ochronili. I teraz chce się im, mówiąc kolokwialnie, podlizać. Cóż czyni w swojej mocy cudotwórczej, rozmnaża chleb, psuje ludzi. No bo przecież zamiast zmobilizować ich do jakiegoś działania, do jakiejś aktywności, która by im pozwoliła na ten chleb zapracować, zdobyć ten chleb w pocie czoła, to on lekką ręką daje się im najeść. Używa mechanizmu cudu, żeby ludzi po swojej stronie mieć, no i żeby zapewnić ich, że on jako cudotwórca ma taką moc. Moc łatwego chleba. A my wiemy, że dla ludzi łatwy chleb bardzo szybko przemienia się w chlew. Człowiek, który łatwo przyswaja sobie chleb, za chwilę będzie żył i czuł się jak w chlewie. Najważniejsze jest pełne koryto, najważniejsze jest, żeby strawy było dość i właściwie pełny żołądek i to człowieka zadowala. I dlatego moja reakcja na to cudowne rozmnożenie chleba jest pełna oburzenia, jest pełna oporu, że Chrystus
psuje człowieka. A tym bardziej, wiesz, że jeszcze do tego wszystkiego dochodzi moja lektura, nad którą, lektura książki, nad którą pochylałem się bardzo często. Chodzi o Dostojewskiego Bracia Karamazow. I tam jest jeden rozdział tej powieści poświęcony legendzie o wielkim inkwizytorze. Wiesz sam, że tam inkwizytor Chrystus przychodzi po raz wtóry na ten padł łez. Dzieje się to w Sewilli. Inkwizytor, który rządzi owymi ludźmi twardą, bezwzględną ręką, każe Chrystusa uwięzić w podziemiach lochów inkwizycji. Potem nocą przychodzi do niego, do Chrystusa i zarzuca mu, czyni mu wyrzuty bardzo, zdawałoby się, logiczne i bardzo precyzyjne. Mówi tak: ty, Chryste, tam na pustyni, pamiętasz? Tam mądry duch pustyni, czyli szatan, podsunął ci myśl, genialną myśl. Spraw, by te kamienie stały się chlebem. A ty co? A ty odmówiłeś. Posłałeś szatana, gdzie pieprz rośnie, i twardo odmówiłeś tego, co tak łatwo można było wtedy uczynić. I popatrz. Poszłaby za tobą cała ludzkość, bo czułaby, że ty dasz im łatwy chleb, a ty taką szansę zmarnowałeś? I powiadał w inkwizytor tak: jak trzoda, ludzkość wdzięczna ci i posłuszna, chociaż wiecznie drżąca, że możesz odjąć swoją rękę i przepadną im chleby twoje. Ale nie chciałeś pozbawić człowieka wolności. Cóż to bowiem za wolność, pomyślałeś, jeśli posłuszeństwo kupione jest chlebem? Znałeś, nie mogłeś nie znać tej zasadniczej tajemnicy ludzkiej natury, lecz odrzuciłeś absolutnie jedyny sztandar, który ci proponowano, jedyny, który mógł wszystkich zniewolić do bezwzględnego pokłonienia się tobie, sztandar chleba ziemskiego. Odrzuciłeś go w imię wolności i chleba niebieskiego. Powiadam ci, zaiste najbardziej męczącą troską człowieka jest to, znaleźć kogoś, komu by można jak najprędzej oddać dar wolności, z którym ta nieszczęsna istota się rodzi. Zaś nad wolnością ludzi zapanuje ten, kto uspokoi ich sumienia. Chleb był wielkim, niewątpliwym sztandarem. Dasz chleb i człowiek się pokłoni. Albowiem nie ma nic bardziej niewątpliwego niż chleb. To są, zdawałoby się, przenikliwe, pełne wewnętrznej racji i wewnętrznego żaru słowa szatana. I mnie akurat to się wszystko bardzo skontaminowało, połączyło, bo oto Chrystus teraz tam odmówił na pustyni, ale teraz w danych okolicznościach zrobił to właśnie, do czego kusił go szatan, czyli dał człowiekowi łatwy chleb. Leszku, pozwól, że absolutnie się z tobą nie zgodzę. To wszystko, co tutaj powiedziałeś, jest nieprawdą. Po pierwsze, popatrz. Jeżeli Jezus rzeczywiście szukałby taniej popularności, to żeby nakarmić tłumy, nie szedłby na pustkowie. Racja, on się przestraszył uwięzienia i śmierci Jana Chrzciciela. Na pewno pomyślał, no to teraz na mnie kolej. Do tego momentu się zgadzamy. Ale powiedz, jeżeli chciałbyś zyskać popularność, poszedłbyś w środek lasu, czy na tereny, gdzie nikt nie mieszka,
Poszedłbym na rynek, stanąłbym przy budynku gminy albo tu przy kościele i powiedział: ludzie, hej, kto chce chleba, to mu narobię, ile chcecie. A on idzie na pustynię, to nie on szuka ludzi i ich popularności, to oni go szukają. To jest pierwszy powód, dla którego nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Po drugie, rzecz ciekawa, kiedy w czasie kuszenia na pustyni diabeł nakłania Jezusa do uczynienia chleba, jaki materiał wyjściowy mu daje? Powiedz, niech ten kamień zamieni się w chleb. Stara się uczynić coś wbrew naturze, bo to chleb zamienia się w kamień, wyschnie nam, skamienieje, a diabeł mu mówi: zrób coś odwrotnego. To rzeczywiście byłaby tania popularność, gdyby Jezus ten kamień nie przemienił w chleb. A jak Jezus dzisiaj karmi ludzi? Pyta. Najpierw mówi: wydajcie im jeść. Potem pyta, czy macie coś do jedzenia. No, mamy 5 chlebów i 2 ryby. I Jezus nie bierze kamieni, nie bierze patyków, tylko bierze ten chleb i te ryby. On je tylko łamie, on je rozmnaża. Gotowy materiał wyjściowy, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Bierze coś, w co człowiek już włożył, zainwestował swoją siłę. Nie zgodzę się, że Jezus psuje ludzi. Nie, myślę, że On ma już takie, Pan Bóg ma smutne doświadczenia z pustyni, po której wędrowali Izraelici. Tam była manna za darmo, chociaż były pewne ograniczenia. Nadmiar psuł się. Jeżeli ktoś chciałby tego uzbierać więcej, może to jakoś przehandlować. Oni i tak szemrali. Chrystus jest Bogiem, który nabiega doświadczeń. Nie, nie, nic za darmo wam już nie dam. W Kanie Galilejskiej najpierw napełnijcie stągwie wodą, a potem dopiero z tej wody zrobię wino, a nie i jest wino. Tutaj też ja nakarmię te tłumy, ale najpierw dajcie mi to, co macie. I ja bym tutaj nie szukał, nie zgodził się, że Jezus psuje ludzi, wprost przeciwnie. Myślę, że jest dobrym pedagogiem i pewnie niejednego byśmy się z tego mogli nauczyć na użytek własny i na użytek naszych relacji, zwłaszcza tych o charakterze pomocnościowym względem bliźnich. Mówisz bardzo przekonująco i wiesz, po którejś już lekturze owej legendy o wielkim inkwizytorze, ja też zacząłem mieć wątpliwości co do takiego niekwestionowanego geniuszu Dostojewskiego. Bo rzeczywiście w tej postaci inkwizytora i szatana, ja podciągnę ten wątek, może coś jeszcze z niego się wyłoni, ten, którym ty mnie usiłowałeś przekonać. I rzeczywiście on jest niepozbawiony wewnętrznej spójności i głębokich racji. Więc rzeczywiście ten szatan namalowany, opowiedziany przez Dostojewskiego, w pewnym momencie mi się wydał rzeczywiście mdłym, nudnym doktrynerem. Bo po pierwsze, jakie ja mam prawo, sam będąc syty i sam mając jakoś egzystencję swoją zabezpieczoną, jakie ja mam prawo sądzić ludzi głodnych, ludzi, którym głód mąci zmysły i rozdziera ogromnym bólem trzewia? Jakie ja mam prawo sądzić ludzi dotkniętych grozą głodu czy perspektywą takowego, jak to mogło być pośród tych ludzi, którzy rzeczywiście przyszli za Chrystusem, a nie On w sposób propagandowy ich za sobą pociągnął? Racja. Nie mam żadnego prawa, to raz. A po drugie, ten szatan z Dostojewskiego w sposób doktrynerski i dla wywołania powieściowego czy narracyjnego efektu przeciwstawia w sposób absolutny chleb niebieski i chleb ziemski. Dlaczego? Przecież i jeden, i drugi jest dla człowieka. A można by było powiedzieć więcej, dla zachowania integralności ludzkiej. I ziemski, i niebieski
zaspokajają różne głody człowieka. I te niższe, które muszą być zaspokojone, bo człowiek to nie bezcielesny duch, i te wyższe, które też bez zaspokojenia nie mogą istnieć. Człowiek jest wtedy pełnym człowiekiem, kiedy oba głody ma zaspokojone. I myślę, że w tym działaniu Chrystusa, to już po przemyśleniach, to już po głębokiej wewnętrznej walce ze sobą samym i z Dostojewskim, że to, co uczynił Chrystus, cudownie pomnażając chleb, to była próba stworzenia ludzkich warunków dla ludzi. Wiesz, to jest tak, i tutaj się odwołam do Gustawa Herlinga Grudzińskiego, z jego opowieści o łagrach sowieckich Inny Świat. Gustaw Herling Grudziński opisuje tam w jednym rozdziale zjawisko głodu, a ono w łagrach, w owym gułagu, oblicze straszne przejmowało. Zjawisko głodu. Tam ludzi głodzono systematycznie i mechanicznie, wywołując w nich stan ciągłego nienasycenia, ciągłego głodu, ciągłego braku. I tam sam Herling Grudziński, który był niewolnikiem w tym obozie przez jakiś czas w Jercewie, on powiada tak: człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach i nie można go sądzić za to, co uczynił w nieludzkich, bo to jest tak, jakby chcieć pogodzić wodę i ogień. Jest pewna racja w tej diagnozie Herlinga Grudzińskiego, że człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. Rzeczywiście, wtedy, kiedy jest fizycznie zaspokojony, czyli ma pełny żołądek, on wtedy będzie zdolny do działań nadludzkich, do działań heroicznych. Ale jeżeli człowieka się będzie bombardowało głodem, będzie się bombardowało strachem, to uczyni się z tego człowieka przerażone i całkowicie pozbawione orientacji zwierzę. I to jest prawda, chociaż postać Maksymiliana Kolbego, czy tego boksera, o którym mówisz, chociaż bardziej Maksymiliana Kolbego, jakby zaprzeczała tej diagnozie Gustawa Herlinga Grudzińskiego. No ale Maksymilian Kolbe jest szczególnym wyjątkiem. I teraz widzisz, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie, że my, zdawałoby się, w tych czasach, w których żyjemy, jesteśmy, jeśli chodzi o zabezpieczenie wymiaru fizycznego, o zabezpieczenie naszych głodów, tych niższych, tych fizycznych, że żyjemy w czasach idealnych. Nikt z nas, zwłaszcza w tej bogatszej części świata, nie musi się obawiać głodu. A ja myślę, że warunki, w których żyje bogatsza część ludzkości, są nieludzkie również. Tak samo nieludzkie, jak były w obozie. Czy w łagrach, czy w lagrach. Czy w obozach sowieckich, czy nazistowskich. Dlatego, że tam nieludzki był niedosyt, a obecnie tu, u nas, jest przesyt. Przesyt, który sprawia, że nurzamy się w bezgranicznym bogactwie, że nurzamy się w rozkoszowaniu i w spożywaniu wszystkiego, co dusza zapragnie. No i w ten sposób gubimy jakość naszego człowieczeństwa. I tamte warunki
i te obecne są w jakiejś mierze nieludzkie. Cieszę się, że wspomniałeś o takim duchowym wymiarze głodu i pokarmu. Rzeczywiście ta dzisiejsza Ewangelia ma taki prorocki, profetyczny wymiar odnośnie Eucharystii i bardzo symboliczny. Mamy 5 chlebów i 2 ryby, które służą za materiał wyjściowy do nakarmienia tłumów. Ojcowie Kościoła tłumaczyli, że te 5 ryb to jest 5 ksiąg mojżeszowych, a więc prawo mojżeszowe. 2 ryby to 2 największe przykazania miłości Boga i bliźniego, więc człowiek oddaje Jezusowi w darze to swoje przestrzeganie praw tych zbudowanych na fundamencie dekalogu i tych praw Ewangelii, praw miłości, a te 12 koszy ułomków zebranych potem pokazują nie tylko nadmiar, obfitość tego, czym Jezus karmi głodnych, ale 12 to też liczba oznaczająca jakąś pełnię. Mamy 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów. Można powiedzieć, że to jest symbol wszystkich, że to wszyscy. 12 miesięcy w roku, można powiedzieć, 12 tutaj ma symbol, ma znaczenie zawsze. Czyli można powiedzieć, że Jezus karmi chlebem wszystkich i zawsze. Nigdy nikomu nie zabraknie tego pokarmu. Na koniec 5000 mężczyzn, które obecne są tam na tym pustkowiu, to liczba pierwszych chrześcijan w Jerozolimie, już po zmartwychwstaniu w Dziejach Apostolskich o 5000 czytamy, nie licząc kobiet i dzieci. No dobrze, ale to jest ten pokarm duchowy. Natomiast słusznie zwracasz uwagę, że problem głodu i zaspokojenia tego głodu duchowego to jest jedna strona medalu. Natomiast drugą stroną medalu, i tutaj poszedłbym jeszcze dalej niż ty to zrobiłeś, jest kwestia głodu. Moi drodzy, mamy teraz na okrągło licząc prawie 40 minut od rozpoczęcia mszy świętej. 40 minut, nie wiem czy wiecie, że w tym czasie na świecie umarło z głodu, no zgadnijcie, ile dzieci? Ile dzieci za te 40 minut umarło z głodu? 200. 200 dzieci. Ile to jest klas? Policzcie sobie, to jest 10 klas szkoły podstawowej, tak może niecałe. Skąd to wiemy? No, statystyki. Co mniej więcej 10-12 sekund na świecie umiera dziecko z głodu? Wiedzieliście? My żyjemy w kraju, tak jak Leszek powiedział, obfitości. Znaczy nawet więcej. My żyjemy w kraju marnotrawstwa. Następna statystyka. Ile jedzenia w Polsce się marnuje? Wyrzuca na śmietnik. 0,5 kilo dziennie na osobę. Wyobrażacie sobie to? 0,5 kilo dziennie na osobę. To jest wszystko policzone. To, co tam na targu nie sprzedadzą, to, co w jakimś Tesco czy Kauflandzie zostanie, przeterminuje się, co trzeba wyrzucić, to nie znaczy, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, chociaż pewnie nikt z nas nie jest bez winy, bo idziemy do sklepu i jemy, kupujemy nie żołądkiem, tylko oczami. A to jeszcze, a może przyjdzie mi smak, potem przeterminuje się, wyrzuca się. Pół biedy, jak jeszcze tutaj na wsi jakieś tam kury, czy pies, czy kot zjedzą. A w mieście to się wyrzuca. Jak się pójdzie na śmietnik, ja wiem, jak jest u mnie w domu, jak rodzicom wyrzucam śmieci, to za głowę się łapać, co tam jest w tym śmietniku. Co by można było wyszukać. Tak, masz rację, rzeczywiście. I to jest skala zjawiska, o którym my nie mamy pojęcia. Za jedną mszę 200 dzieci na świecie umiera. Z głodu. Nam to do głowy nie przyjdzie. My jesteśmy nastawieni na jedzenie. Dlatego Jezus mówi, wydajcie im jeść. Możemy powiedzieć, Panie Boże, dlaczego Ty z tym nic nie robisz? A Pan Bóg nam powie wtedy, jak nic nie robisz? Wy jesteście na tym świecie, wy coś zróbcie. Wy macie jedzenia pod dostatkiem, a nawet nadmiar. Myślę, że tak już trochę podsumowując, ja poszedłbym w taką bardzo prozaiczną część tej dzisiejszej Ewangelii mimo wszystko. Moi drodzy, może niech to nas zainspiruje rzeczywiście do jakiegoś większego szacunku do jedzenia. A może nawet rzeczywiście gdzieś tam zainteresowalibyśmy się, czy w jakiś sposób, chociażby jakąś na przykład ofiarą na misję. To jest też taka droga karmienia tych głodnych, to rzeczywiście ich znaczna część jest w krajach misyjnych. Żeby o tym pomyśleć, żeby zdać sobie z tego sprawę. W tej naszej pogoni za zaspokajaniem, za poszukiwaniem coraz nowych smaków, takiego dogadzania sobie. No mamy prawo, stać nas, te sklepy nam mówią, reklamy wszystkie w telewizji. Kup sobie jeszcze to, jeszcze takiej pizzy, jeszcze takiego sushi nie próbowałeś. Spróbuj, kup, stać cię, masz pieniądze. Żebyśmy pomyśleli z jakąś empatią, tak, są tam te tłumy gdzieś w świecie, których ja może nie widzę. I Pan Bóg
zrobił już dawno coś, żeby tych głodnych nie było, żeby te dzieci nie umierały co 10, ale przynajmniej co 20 sekund. Stworzył mnie, mnie postawił na tym świecie. Ja też jestem, my też wszyscy jesteśmy. To jest coś, może, co nie da się naprawić tak od razu już w tej chwili, tak od razu przynieść tutaj każdy z nas te 5 chlebów i zostawić. My też nie mamy możliwości, żeby to, nie wiem, wywieźć gdzieś tam do Afryki, do jakiejś Etiopii czy gdzieś jeszcze. Ale przynajmniej mieć tego świadomość, może z taką staropolską troską podnosić tę kruszynę, która upadła, jak to czynili nasi ojcowie, z szacunkiem, ze czcią, żeby pocałować, żeby Panu Bogu być wdzięcznym za to, że On otwiera rękę i karmi nas dosyta. No ja myślę, że zakończymy to takim przesłaniem, że w dzisiejszą Ewangelię wpisane jest ogromne wyzwanie dla każdego z nas. Mamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby warunki, w których żyjemy, były ludzkie, a nie nieludzkie. I to nie tylko chodzi o względy kulinarne, nie tylko chodzi o samą kuchnię, ale chodzi w ogóle o całość naszej egzystencji, o całość naszego bycia tu, na ziemi, na świecie. Bo tylko w ludzkich warunkach człowiek będzie zdolny do działań nadludzkich, do działań heroicznych. Amen.